Tradycyjnie 2 listopada odbyły się zaduszki stebniańskie, podczas których wspominane są osoby związane z Beskidem Śląskim. Tegoroczną 25. edycję poświęcono pamięci Jana Wałacha. Inicjatorami pierwszych zaduszek i potem kontynuatorami kolejnych edycji był Józef Michałek i Zbigniew Wałach. Właściwie przez, myślę, 15 lat to w dwójkę gdzieś tam byli twarzami tego wydarzenia. Wydarzenie powstało z ich inicjatywy, ale dlatego, że chcieli wspominać ludzi, którzy byli przed nimi, którzy wpłynęli na to, jak kształtuje się tradycja, jak mówi się o tożsamości, jakie wartości też te osoby po sobie pozostawiły i jakby ten spadek jakby chcą pokazywać dalej. Wspominaliśmy już bardzo wiele postaci. Był to dr Raszyk, był Jerzy Kukuczka, była Zuzanna Kawulok, były też postacie, które uczestniczyły siłą rzeczy w zaduszkach, a potem przyszło niestety nam je wspominać. Mówię tutaj na przykład o Urszuli Gruszce. Więc jakby nie zatrzymujemy się, nie patrzymy cały czas wstecz, obserwujemy to, jak życie płynie. No i niestety czasem brakuje tych osób w tak krótkim czasie. Niestety, wówczas musimy je wspominać, bo pamięć jest tym, co najważniejsze, to, co możemy zachować i dać jakby następnemu pokoleniu. No a w tym roku ważna postać tutaj dla lokalnej społeczności, myślę, że nie tylko, Jan Wałach. W tym roku postać Jana Wałacha z tego względu, że obchodzimy 140. rocznicę urodzin. Oczywiście to wydarzenie wpisuje się w ten nasz kalendarz, bo jeszcze w 2025 roku do 8 sierpnia będziemy przygotowywać kolejne inicjatywy właśnie związane z jego postacią. Więc tutaj wspomniana dzisiaj przez profesora Dziadzie duchowość jest jednym z aspektów, bo mamy dziedzictwo kulturowe, mamy sztukę, dla historyków sztuki materiał. Ja myślę, że Jan Wałach jest wielkoformatowy, wieloformatowy i można powiedzieć, że interdyscyplinarny, bo za każdym razem, kiedy sięgamy po jego historię, okazuje się, że ten wątek, tą nić można pociągnąć dalej i stworzyć coś nowego. No i było słowo właśnie profesora, są też obrazy, no i muzyka, której nie mogłoby zabraknąć, tak dopełnia. Dopełnia całości. Myślę, że dla Jana Wałacha muzyka była ważna, zarówno w twórczości, ale też w takim życiu codziennym. Stąd też muzyka gór, która łączy Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Podhale, nawiązując też trochę do biografii Jana Wałacha, bo te postacie z tych regionów pojawiają się w jego pracach, ale też sam na tych terenach bywał, rejestrował to w obrazie. Więc trochę taka wersja bardziej sentymentalna, związana z tym, że jesteśmy w takim czasie, a nie innym. Więc wnuk Jana Wałacha, więc historia poniekąd mówi, nie chcę powiedzieć, że zatacza koło, ale historia trwa, bo przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.